Kościół nieomylny. Uzurpacja czy prawda? Rozważanie adwentowe. W dzisiejszej Ewangelii ustami faryzeuszy postawione zostaje pytanie o boskie źródła władzy Jezusa Chrystusa. Jakim prawem to czynisz? Kto ci dał tę władzę? Rozważanie inspirowane tym fragmentem może iść w dwóch kierunkach. Albo szukania biblijnych i teologicznych argumentów przemawiających za bóstwem Jezusa, albo, i tą drogą pójdziemy, może stać się pytaniem o boskie źródła Kościoła, a zwłaszcza jego władzy i nieomylności w kwestii wiary i moralności. W czasie Adwentu nie możemy ominąć pytania o Kościół, jego relację do Boga i nasz stosunek do władzy Kościoła. Władza Kościoła sprawowana poprzez urzędy nauczycielski i pasterski reguluje trzy fundamentalne sfery życia wiernych. Doktrynę, czyli zachowanie i interpretację depozytu chrześcijańskiej wiary. Moralność, czyli objaśnianie fundamentalnych reguł dobra i zła w świetle dekalogu i Ewangelii. Oraz poprzez władzę święceń i sakramentów hierarchiczną strukturę Kościoła. Oryginalność władzy w Kościele polega na jej roszczeniu, że jest ona mu dana wprost od Boga, Jezusa Chrystusa i podtrzymywana dzięki asystencji Ducha Świętego. Roszczenie do boskich źródeł władzy Kościoła nie dotyczy jedynie wiernych i sfery wiary chrześcijańskiej. Kościół jest przekonany, że dzięki Bożemu objawieniu ma pełnię koniecznej do zbawienia człowiekowi prawdy o Bogu, moralności i organizacji wspólnoty wiary. Trzeba też pamiętać, że choć sprawa władzy w Kościele jest kluczowa i gwarantuje uprzywilejowany dostęp do prawdy o Bogu, on sam objawia się też w Kościele poza strukturami kościelnej władzy, w sumieniach wiernych i charyzmatach. Od początku swojego istnienia Kościół jest areną zmagań pomiędzy instytucją, czyli władzą, a charyzmatem, które dopiero wspólnie umożliwiają pełne czytanie objawienia. Od czasu reformacji i oświecenia roszczenia Kościoła katolickiego do doktrynalnej, moralnej i eklezjalnej pełni spotykają się z narastającym sprzeciwem. Policzkiem obrazy dla wspólnot niekatolickich był sformułowany w 1870 roku dogmat o nieomylności papieża, gdy przemawia ex cathedra w sprawach chrześcijańskiej wiary i moralności. Krytycy tego dogmatu przedstawiali historyczny katalog błędnych orzeczeń Kościoła, z których potem się wycofywał, na czele ze słynną sprawą Galileusza i Syllabus Errorum Piusa IX, potępiającą m.in. wolność religijną, autonomię filozofii i nauk, rozdział państwa od Kościoła. Błędy te nie dotyczyły dogmatów i fundamentalnych kwestii moralnych. A współczesne rozstrzygnięcia Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w kwestiach moralności seksualnej, zwłaszcza antykoncepcji czy bioetyki, jak choćby zapłodnienie in vitro, postawiły przed wieloma katolikami pytanie o faktyczną nieomylność Kościoła i zakres indywidualnej wolności sumienia wiernych. Można powiedzieć, że tak jak Jezus Chrystus przed 2000 laty, tak Kościół katolicki jest pytany przez świat, jakim prawem to czynisz i kto dał ci tę władzę. Dla wiernych katolickich boskie pochodzenie Kościoła i jego władzy jest sprawą o fundamentalnym znaczeniu, a gwarantowana przez Jezusa Chrystusa pewność w zakresie fundamentalnych prawd wiary i reguł moralności, formułowanych, przechowywanych i głoszonych przez Kościół, jest sprawą być albo nie być chrześcijańskiego życia wiarą. Jak pisze Karl Rahner, nieomylność Kościoła wynika z eschatologicznej, ostatecznej ważności sytuacji zbawienia w Jezusie Chrystusie. Ponieważ zbawcze dzieło Boga w Jezusie Chrystusie jest ostateczne i zwycięskie i ponieważ prawda, wiara i społeczna organizacja Kościoła należą do jego wewnętrznych elementów konstytutywnych, przeto błąd, rozumiany jako ostateczne samorozumienie owej rzeczywistości zbawienia, byłby równoznaczny z unicestwieniem samej tej rzeczywistości. Mówiąc po prostu, gdyby Kościół mylił się w sprawach dotyczących Boga, utraciłby nie tylko część prawdy, ale dostęp do samego Boga, proporcjonalny do wagi błędu. W tym kontekście staje się zrozumiały ogrom wielowiekowej doktrynalnej pracy Kościoła i wielkich teologicznych kłótni wewnątrz chrześcijaństwa. Zmaganie o prawdę jest tak dramatyczne, bo jego stawką jest sam Bóg. Istnieje też gradacja pewności różnych orzeczeń i dokumentów magisterium. Jedynie sformułowane przez sobory powszechne lub i papieży samodzielnie dogmaty są w pełni nieomylne, choć mogą być później rozwinięte lub lepiej objaśnione. Wierni są zobowiązani do pełnego posłuszeństwa wiary wobec nich. Natomiast tak zwane zwyczajne nauczanie Kościoła, zawarte choćby w encyklikach czy listach papieskich, ma mniejszy stopień nieomylności, choć wierni są w sumieniu zobowiązani do poważnego brania pod uwagę ich treści. Mówi się również o tzw. hierarchii katolickich prawd. Przedmiotem nieomylności są wszystkie prawdy, które Bóg objawił Kościołowi w Jezusie Chrystusie, dogmaty wiary i moralności. Następnie wszystko to, co jest konieczne dla zachowania tej prawdy, objawienia przed sfałszowaniem i wypaczeniem. Stąd magisterium Kościoła może orzekać również o tym wszystkim, co związane z nauką objawioną w taki sposób, że zaprzeczenie orzekanej treści przekreślałoby albo naraziłoby na niebezpieczeństwo wiarę w całości lub w jakiejś pojedynczej prawdzie. Widać więc, z jaką powagą Kościół podchodzi do prawdy o objawieniu. Stawką jest wiara chrześcijan, a w konsekwencji nasze życie wieczne. Po prostu, jeśli wierzymy w Boga, którego poznajemy w sposób fragmentaryczny i wybiórczy, ubogi, a nawet błędny, może się okazać, że wyznajemy Boga fałszywego, a błędne przekonania zamykają nam dostęp do doświadczenia pełni Boga w swoim życiu. Jeśli chrześcijanin w swoim najbardziej wewnętrznym doświadczeniu ma szansę dostępu do Boga prawdziwego, to dzieje się tak dzięki wierności i rozwijaniu przez Kościół i w nim tej prawdy o Bogu, o Jezusie Chrystusie, jaką mieli pierwsi Jego świadkowie i apostołowie. Między naszym życiem duchowym i dogmatami istnieje organiczna więź. Dogmaty są światłem na drodze naszej wiary. Oświecają ją i nadają jej pewność. I na odwrót. Jeśli nasze życie jest prawe, to nasz rozum i nasze serce są otwarte na przyjęcie światła dogmatów wiary. Katolik ma wiarygodne, ugruntowanie biblijnie i teologiczne podstawy, by mieć ufną i całkowitą pewność, że Kościół katolicki najpełniej przechowuje i rozwija depozyt wiary w Jezusa Chrystusa, przekazany przez naocznych świadków Jego życia, śmierci i zmartwychwstania, apostołów, ich następcom, biskupom. Zachowana sukcesja apostolska i powaga nauczania biskupów gwarantowana słowami Jezusa: kto was słucha, mnie słucha, oraz poświadczony przez Jezusa prymat Piotra jako biskupa Rzymu oraz zastępcy Chrystusa i pasterza całego Kościoła są fundamentami wciąż aktualizowanej ciągłości nauczania Bożego Objawienia w i poprzez wspólnotę katolicką. Inne kościoły i wspólnoty chrześcijańskie w różnym, zależnym od wierności objawieniu stopniu również uczestniczą w tej nieomylności w sprawach wiary i moralności. Władza w Kościele ma charakter służebny wobec Boga i wiernych. Jej najważniejszym zadaniem jest przechować prawdę o Bogu i człowieku objawioną najpełniej w Jezusie Chrystusie. Zadanie autentycznej interpretacji Słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa. To znaczy biskupom w komunii z następcą Piotra, biskupem Rzymu. Urząd ten nauczycielski nie jest ponad Słowem Bożym, lecz jemu służy, nauczając tylko tego, co zostało przekazane. Z rozkazu Bożego i przy pomocy Ducha Świętego słucha on pobożnie Słowa Bożego, święcie go strzeże i wiernie wyjaśnia. I wszystko, co podaje do wierzenia jako objawione przez Boga, czerpie z jednego depozytu wiary. Ciąg dalszy nastąpi.